Czy często zostają Ci resztki jedzenia w lodówce, które później wyrzucasz i przez to wydajesz więcej na zakupy? Dziś pokażę Ci dużo sposobów na zużywanie takich resztek, co pomoże Ci realnie wydawać mniej na zakupy. Mi zostało sporo takiego resztkowego jedzenia, więc dzisiaj chcę pokazać Ci, co sobie z tego gotuję. Zrobimy sobie taki cały dzień wspólnego jedzenia. Będę miała też dla Ciebie sporo tipów, które pomogą Ci zużywać to, co kupisz, do końca. A jeśli się jeszcze nie znamy, to cześć, jestem Irena, jestem magistrą dietetyki. Zapraszam na wspólny dzień jedzenia. Dla mnie taką przede wszystkim mega kluczową rzeczą jest to, by przed zakupami spożywczymi wybrać się na takie zakupy spożywcze we własnej kuchni, czyli zobaczyć, co Ci pozostawało, szczególnie zwracając uwagę na takie szybko psujące się produkty i co możesz z tego zrobić. Super sposobem jest też posiadanie takiej osobnej półki, na którą dajesz wszystkie produkty takie otwarte, które szybko się zepsują. I trzecia sprawa, warto te produkty dawać gdzieś też naprzód lodówki, tak żebyś otwierając ją od razu widziała, co jest do zużycia, a nie żeby te produkty zgubiły się gdzieś tam w gąszczu lodówkowym, co jakby nie powiem, że nigdy mi się nie zdarzyło. Śniadania u mnie ostatnio są dość nudne i monotonne. Zalewam płatki owsiane takie błyskawiczne mlekiem roślinnym, taką trochę większą ilością niż zwykle. Wrzucam to do mikrofali. Śniadanie akurat mam nie resztkowe, ale jest to coś, co po prostu ostatnio jest u mnie grane codziennie. Gdy się porządnie zagrzała, dorzucam do tego odżywkę białkową. Jeśli szukasz polecanych, sprawdzonych odżywek białkowych, które są niedrogie, spoko dietetyczne i spoko smakowe, to zobacz tutaj ten film z całym wielkim testem odżywek białkowych. Ja do tego dorzucam też niesmakową kreatynę. Jeśli interesuje Cię, na ile to jest sensowne, na ile nie, to oczywiście przede wszystkim zapytaj swojego lekarza, ale też cały film o diecie dla osób aktywnych, o suplementacji był już, odsyłam tutaj, tam też jest między innymi właśnie o kreatynie. Ja ją obecnie suplementuję, ale głównie ze względu na zdrowie mojej głowy. Dobra, to wszystko sobie mieszam. Normalnie tego nie robię, ale żeby tutaj było ładniej do zdjęć, przeleję sobie do osobnej miseczki. A u mnie jak coś, ona ta kreatyna jest bezsmakowa, więc tutaj w ogóle nie zmienia mi smaku. Do tego dorzucam sobie mrożone jagody. Dużo mrożonych jagód, one mają sporo witaminy C, ale przede wszystkim ogrom przeciwutleniaczy, które pomagają między innymi zmniejszać stan zapalny organizmu. Absolutny superfood. I też, jeśli wiesz, że masz problem ze zużywaniem świeżych owoców, szczególnie takich jak jagody czy maliny, które psują się ekspresowo, to mi osobiście bardzo pomaga po prostu kupowanie takich już zamrożonych. One mogą siedzieć w zamrażarce długi czas, no i też gdy nie ma sezonu, to jest to idealna opcja, przynajmniej dla mnie. Do tego dorzucam sobie orzechy, jakie akurat mam. Dzisiaj są to płatki migdałowe. One będą źródłem dobrych tłuszczy, dodadzą nam też tu białko. Migdały same w sobie są też źródłem wapnia. Jeśli chodzi o wapń, to też jeśli rezygnujemy z nabiału, to warto zwracać uwagę, żeby mleka roślinne, które kupujemy, były wzbogacane w wapń. No i co, śniadanie gotowe. Ogólnie ja jestem często nudna ze śniadaniami. Jak coś mi zasmakuje, to będę to jadła, aż pewnego dnia stwierdzę, że nie, już koniec. Ale spokojnie, resztki powykorzystujemy w kolejnych daniach. A i oczywiście te jagody można sobie wcześniej rozmrozić. Ja po prostu na tyle mocno sobie podgrzałam mleko, że one zaraz mi się w tym mleku delikatnie rozmrożą. 5 minut roboty, pyszne w smaku, odżywcze. Czego chcieć więcej? A i też nie powiedziałam, ja używam do tego po prostu smakowej odżywki białkowej, która już jest słodzona słodzikami, więc ona tutaj też mi dodaje smaczku. Ja codziennie piję sobie też koło południa kawę, zapomniałam jej nagrać. W ciągu dnia piję też po prostu bardzo dużo wody, takiej najzwyklejszej kraniczanki. Odpowiednie nawodnienie jest mega ważne, jeśli chodzi o naszą odporność, a jeśli interesują Cię super tanie produkty ze zwykłego spożywczaka, które świetnie wpływają na odporność, to możesz zobaczyć ostatni film. Ja ogólnie zbieram się za robienie lunchu i stwierdziłam, że ostatnio widziałam często na Instagramie i na TikToku takie przepisy na domowe zupki chińskie, takie w słoiku, więc przetestujemy, zobaczymy. Oczywiście w takiej zmodyfikowanej pode mnie wersji. Mam w lodówce kilka ponaczynanych produktów, które bardzo chętnie do tego pozużywam. Dobra. Potrzebujemy
masło orzechowe, sos sojowy, olej zwykły albo jeśli masz to sezamowy, do tego użyjemy też czosnku. Ja użyję takiego już od razu pokrojonego ze słoiczka, można użyć granulowanego, świeżego. Do tego imbir może być świeży, ja żeby było szybciej taki przyprawowy, ostra papryczka. No i co? Robię w trzech porcjach, też dla moich bliskich. I jakby całym kluczem tej takiej domowej zupki chińskiej jest to, żeby po prostu do słoika wrzucić przyprawy, makaron ryżowy, tutaj też mam, jakieś świeże warzywa i potem to tylko zalać wodą. Ja tak jak mówiłam, zrobię sobie to w wersji mojej z takimi dodatkami, jakie mi tutaj pasują. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na dół słoika daję masło orzechowe. Do tego olej sezamowy, jeśli nie masz, to może być po prostu zwykły. Do tego sos sojowy. Nakopałam tu nic. Czosnek. O, a sypnęłam. Ja może troszkę mniej. Imbir. Możesz dać troszkę ostrej papryczki. Ja dam tak ociupinkę, bo już czosnek będzie ostry i imbir. Ostrego zawsze sobie można potem dosypać. A jak się przesypie, to jest gorzej. Dobra, to sobie mieszam. Do tego bierzemy makaron ryżowy. Tutaj taki po prostu, który tylko trzeba zalać gorącą wodą i odczekać. I nie trzeba go gotować. Do tego wezmę sobie warzywa, które gdzieś tam mi pozostawały, już takie nie pierwszej świeżości. I je sobie tutaj pozużywam. Tak jak mówiłam, przed zakupami warto zrobić sobie zakupy we własnej lodówce, zobaczyć, co tam już gdzieś jest takie w miarę do zużycia. I to je w pierwszej kolejności zużyć. Nie znalazłam zbyt wielu warzyw. Głównie będzie marchewkowo. Trochę papryki, bo została resztka. Jeszcze dodam trochę cebuli. I to można sobie pokroić, drobno poszatkować, zetrzeć na tarce. U mojej siostry mam taką szatkownicę, więc spróbujemy. Tak samo może zadziałać po prostu najzwyklejszy blender, gdzie po prostu możemy wrzucić te produkty, kilka razy pulsacyjnie zblendować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nice. O ile będzie marchewy! Marchewka to jest właśnie jeden z takich produktów mega tanich, a super wpływających na odporność. Ma bardzo dużo beta-karotenu, który super wpływa na odporność. Więcej takich produktów tu w filmie. Kurde, no nawet nieźle to działa. Jakby blender też daje radę, ale to jest też jest okej. Do tego resztka papryki. Do tego trochę cebuli. Dobra, no, trochę się nie do końca poszatkowało, ale to się zje. Przypadkowo robię ASMR ze skrupania. Na bałaganie tu jak, nie wiem, no ale zobaczymy, zobaczymy. Oby to było warte. Z tym jak takie dziecko jedzące metodą Belwu, jak gotuje, to po prostu wszędzie jest milion jedzenia i bałaganu. No na Instagramie to lepiej wyglądało. We'll see, we'll see. Więc mamy w środku źródło tłuszczu i smaczku. Źródło węglowodanów, czyli makaron, warzywka, jeszcze by się jakieś białko przydało. I w lodówce zostało mi trochę ciecierzycy z wczoraj, więc i dolo mi się dzisiaj do tego nada. Przepłukam ją sobie na sitku. Ogólnie otwarte strączki takie ze słoiczków, z puszek można przechowywać w lodówce tak około 3 dni. Warto przelać je sobie do innego pojemniczka, nie trzymać ich w puszce. A jeśli wiesz, że nie zużyjesz ich w przeciągu tych kilku dni, to strączki takie ugotowane świetnie się mrożą. Możesz po prostu przepłukać je z zalewy, obsuszyć delikatnie, przełożyć do lunchboxa albo pojemniczka takiego zamykanego i wrzucić poporcjowane do zamrażarki. Tam mogą siedzieć kilka tygodni. Dobra, dorzucam ciecierzycę. Jak oni to tu mieszczą? Za dużo bym chciała, że makaron powinien iść na sam koniec. Ta reszta na dół, wtedy by się to lepiej zmieściło. Jest taka szansa. Wszędzie to rozsypie wszystko. No jest to brudzące kuchnie danie. Albo po prostu jak się jest tak zdolnym jak ja. No i dobra, na Instagramie i na TikToku, a wiadomo, Instagram i TikTok jakby zawsze mówi prawdę. Ludzie w ogóle robią tak, że to sobie chowają do lodówki i później mają taki lunch na przykład do zabrania ze sobą do pracy i do zalania. I ogólnie ja bym tego dłużej niż tak dzień nie przechowywała w lodówce, może dwa, jeśli ktoś chce sobie to z nimi prepować, ale tak ogólnie, żeby zrobić sobie rano i taki słoik wziąć do pracy, a później tylko zalać ciepłą wodą, jeśli to wyjdzie, to myślę, że bardzo fajny pomysł. Mam tu taki syf. No ale cóż, zobaczymy. Jeszcze dosypię sobie do tego sezamu. Sezam, szczególnie taki nieuskany. Jest też ekstra źródłem wapnia.
Normalnie potykam się o ciecierzycę teraz. A to film o tym, jak nie marnować jedzenia. Ech. Teraz chwila prawdy. Będziemy to zalewać wrzątkiem. Co się stanie? Jeśli ogólnie nie jesteś pewna swojego słoika, to warto zalewać go wrzątkiem bardzo delikatnie, w sensie gorącą wodą. Bardzo delikatnie, najlepiej nie wkładając go do zlewu, tak trochę z daleka, bo słoiki, szczególnie stare, mogą strzelić. Nic pięknego, nic fajnego. Zalewamy. Nie do pełna, żeby tego za bardzo nie rozwodnić. Tylko sobie po prostu ten makaron tam zgniące trochę bardziej w dół. Nie smakowało to wodniście. Czuję, że można było go trochę bardziej połamać, żeby był rzeczywiście bardziej na dnie ten makaron. A chodź tam. Zamkniemy to. Delikatnie rozmieszamy. I to zostawię sobie na jakieś 5 minut, żeby ten makaron mi zmięknął. Tutaj po prostu warto sprawdzić na opakowaniu, ile twój potrzebuje czasu w ciepłej wodzie pod przykryciem. Pozdro dla mnie. Ogólnie to zrobiłam trochę fejla, bo dla mnie ten makaron i ten makaron trzeba gotować 8 minut, a nie tylko zalać wodą. No cóż, był makaron obok, który się zalewa tylko wodą, ale wziął mnie ten. Polecam sprawdzić dobrze. Ale co by się to nie zmarnowało, to po prostu przelejemy to do gara. Brawo, Irena. Smaczkowo. Nie wiem. No, ten tak wygląda trochę na rozmoknięty, ale... No tak prawie. No, z ugotowanym makaronem, kurde. No wydaje mi się to naprawdę fajny sposób na lunch. Na wynos, na ciepło, taki, który się nie wyleje. No na jesień subcia. Same te dodatki bez makaronu. Bycha. Ja to jeszcze ugotuję, co by mój makaron zmięknął. Ale myślę, fajny sposób na naprawdę szybką zupę. No pachnie tu ładnie. Smaku jest spoko. Trochę jakby... No ta marchewka jest taka dalej surowa. Co jakby tak jest okej. Myślę, że fajny sposób na taki lunch na wynos, tylko z makaronem, który nie trzeba gotować. Można jeszcze bardziej to podoprawiać, bardziej intensywnie. Ja chyba bardziej wolę taką zupkę chińską. Tutaj podlinkuję przepis, była kiedyś na kanale. Ale jest okej. Zarąbista rzecz u mojej siostry jest taka, że mają w budynku siłownię. O, to jest tak wygodne. Zbieram się i lecę sobie poćwiczyć. W ogóle, jeśli te filmy są dla Ciebie wspierające, to możesz wesprzeć ten kanał, dając łapkę w górę, pisząc komentarz, subskrybując, to pomaga tym filmom docierać do większej ilości osób. Jest super zerokosztowym sposobem na wsparcie mnie i tego kanału. Po lunchowej, po części klapie, na obiad mam ochotę na coś sprawdzonego. Więc zrobimy sobie zapiekankę warzywną w tortilli. I tu znów użyję po prostu tego, co mam i tych warzyw, które mi zostały. Jest to przepis z jesienno-zimowych tanich jadłospisów DIY i tam jest on z pieczarkami, bakłażanem, papryką. Ja tego nie mam, ale tutaj kolejny tip, który pomaga marnować mniej jedzenia. Używaj zamienników. Jeśli w jakimś przepisie jest na przykład papryka, a ty masz cukinię, to spokojnie w większości przypadków cukinia się nada. Naprawdę to, że w jakimś przepisie jest dane warzywo czy dany składnik, wcale nie oznacza, że musisz takiego dokładnie używać. Dzięki zamiennikom, dzięki zużywaniu tego, co masz, naprawdę możesz wydawać mniej na jedzenie i mniej go marnować. Rozgrzej sobie na patelni olej, pokroj sobie warzywa w kosteczkę. Ten przepis jest serio super, bo naprawdę możesz tu użyć po prostu takich warzyw, jakie akurat masz, jakie ci zostały. Zalać je beszamelem, upiec w tortilli. Cudno, ści. I można tu przemycić masę warzyw w naprawdę przepysznej formie. Taki warzywny farsz też możesz zrobić sobie na zapas i później tylko zapiekać go w tortilli. Wrzucam cukinię na patelnię. I tu znów, w przepisie był por. Ja nie mam pora, więc biorę po prostu cebulę, bo to mam. Też będzie pasować. W helfikowych jadłospisach też zawsze masz masę zamienników i bardzo, bardzo dużą dowolność w zamiennikach, tak żebyś mogła bardzo prosto wykorzystywać to, co lubisz i to, co już masz w kuchni, żeby móc sobie ugotować coś pysznego bez konieczności za każdym razem wychodzenia na zakupy. Bo wiadomo też, każdego kubki smakowe są inne, każdy lubi co innego, a zdecydowanie nie ma co tracić życia na jedzenie, które ci nie smakuje. Wrzucam do tego cebulkę,
W lodówce miałam też napoczęty tofu, więc idealnie się składa. Użyjemy go sobie do tego przepisu. Tofu też otwarte w lodówce może siedzieć tak około 2-3 dni. Jeśli masz otwarte tofu i wiesz, że nie zjesz go w tym czasie, to możesz wrzucić go do zamrażarki. Tofu super się mrozi, potem tylko możesz przerzucić go do mikrofali i tam rozmrozić. Kroję tofu. Też dorzucam na patelnię. Te warzywa i tofu sobie podsmażam kilka minut. Gdy one mi się robią, przygotuję sobie ekspresowy beszamel. Naprawdę bardzo, bardzo prosty. Na patelnię daję odrobinkę oleju. Do tego mąkę. To szybko mieszam. I dodaję do tego mleko roślinne. Również szybko mieszam. A, o nie, za szybko. Do tego dodaję sól, pieprz. O, ale cudem. Powinna być jeszcze gałka muszkatołowa, ale ja nie mam. Do tego też opcjonalnie można dodać płatki drożdżowe dla surowego posmaku, ale to jest zdecydowanie opcjonalne. Mieszam, aż mleko mi zgęstnieje. To przypiekamy, aż te warzywa nam się trochę zarumienią i pod koniec dodajemy sól i pieprz. I teraz bierzemy sobie placek tortilli i albo małe naczynko żaroodporne, albo lunchboxa, w którym można piec. I to wszystko razem zapiekamy dosłownie 5 minut w piekarniku. Ale ten piekarnik obecnie jest zepsuty, dlatego spróbujemy. Mam nadzieję, że nie będzie kolejnego fejla. Spróbujemy zrobić sobie to po prostu. Jest tutaj w mieszkaniu air fryer i w nim to upieczemy. No i okej. W normalnej wersji do naczynia żaroodpornego po prostu takiego małego czy to lunchboxa wykładamy tam tortille. Czy to nie będzie trochę za duże? Zobaczymy. Dobra, jest. Do tego wrzucamy warzywa z tofu. Tyle warzyw w tak pysznej formie. Na górę polewamy to beszamelem. Niam, 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 niam. I niestety przy nagrywaniu trochę się zgrudkował, no ale nic, damy radę. I to wrzucamy do piekarnika na 5 minut albo do airfryera na, nie wiem, zobaczymy ile. A w ogóle to daj znać, czy ty masz jakieś sposoby na zużywanie resztek jedzenia, jakieś takie ulubione resztkowe przepisy albo jakieś takie twoje sprawdzone tipy, daj koniecznie znać. Teraz to wyciągnąć, nie rozwalając. Kurde, noise! Serio, mega sposób na dużo warzyw w pysznej formie. Cudowne i przepyszne spa od środeczka. Okej, jest na mega. Jezu, jakie to jest przepyszne. O! A jeśli szukasz przepisów, z którymi skutecznie zatroszczysz się o siebie, o swoje zdrowie, swoją odporność, ale zrobisz to luźno, bez marnowania hajsu, czasu w kuchni czy jedzenia, to możesz zobaczyć darmowy dzień z jesienno-zimowych jadłospisów tanich DIY. Jest tam m.in. przecudniutki omlet pieczony brokułowy wegański. Cudo. Podziękuję w opisie. Po obiedzie pojechaliśmy nad jezioro na supy, na paddleboardy. Jak ja kocham wodę, być nad wodą, na wodzie, w wodzie. Wypiłam tam kombuczę. Był po prostu tak przecudowny zachód słońca. Po prostu no, wdzięczność na maksa, maksa. Zapraszam na wspólną kolację. Zrobimy sobie taką typową, resztkową sałatkę, czyli coś, co moim zdaniem jest ekstra na czyszczenie lodówki. Zaczniemy sobie od przygotowania naszego źródła białka. Ja wykorzystam takie mrożone fasolki. Można użyć mrożony groszek, mrożony bób. To jest, nie wiem, jakiś taki miks między fasolą a bobem. Spróbujemy, ale tutaj serio. Bób, groszek. Zalewam wodą i gotuję. Tutaj po prostu użyj strączków, jakie akurat masz. Może być zwykła fasola, ciecierzyca, soczewica, tofu, jak ci zostało. Krok drugi w resztkowej sałatce. Spojrzeć do lodówki i powyciągać wszystkie produkty, które już się proszą o zużycie. Mowa tu głównie oczywiście o warzywach, owocach. Tutaj też jeśli został ci jakiś ryż, jakaś kasza, jakiś makaron ugotowany, tak samo możesz użyć do tej sałatki. Ja tu mam taki ogór, który już bardzo prosi o zużycie. Resztkę sałaty, trochę winogron. Umyjemy. Te warzywka kroimy. Ogólnie też moim zdaniem jedną w ogóle z ważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o to, by pomóc sobie w zużywaniu produktów do końca, jest to, że gdy idziesz na zakupy i kupujesz jakiś większy produkt, taki, który szybko się zepsuje, na przykład, nie wiem, kalafior, dynie,
kapusta albo jakieś inne duże warzywo, bo na przykład chcesz zrobić jedną rzecz, na przykład załóżmy, że z brokuła chcesz zrobić brokułowe nuggetsy, ale do nich potrzebujesz tylko półgłówki, to wtedy od razu zastanów się, co możesz zrobić z resztą. I już na etapie kupowania gdzieś tam chociaż w miarę sobie to zaplanuj. Na przykład, o, możesz jeszcze zrobić z tego pieczony omlet z brokułem. Jeśli kupujesz dynię, bo chcesz zrobić na przykład bolognese dyniowe, to możesz sobie od razu też pomyśleć, o, może zrobię z tego jeszcze hummus dyniowy albo dyniowy chlebek, tak żeby zużyć to wszystko. Nie mówię tu, żeby od razu jakoś super planować twój jadłospis, bo nie każdy to lubi, nie dla każdego to jest odpowiedni sposób, ale żeby chociaż tak z grubsza w miarę zastanawiać się, szczególnie kupując takie duże produkty. Dlatego na przykład w healthikowych jadłospisach DIY, tam zawsze przy przepisie, w którym jest jakiś duży produkt, który szybko się psuje, masz od razu podlinkowane inne przepisy, w których możesz to zużyć. Co wiem z masy waszych wiadomości, ekstra pomaga, żeby rzeczywiście zużywać te produkty. Tak samo też fajne może być zgrupowanie sobie przepisów po danym głównym składniku. Wtedy na przykład, gdy zostanie ci, nie wiem, kiszona kapusta, idziesz sobie do takiej listy i sprawdzasz, co możesz z tego zrobić. Na przykład, nie wiem, łazanki. Zużywanie jedzenia do końca jest trudne. Dla mnie też, dlatego warto sobie to serio upraszczać. Przynajmniej mi to mega pomaga. Dobra, mamy warzywa. Do tego pokroję sobie jeszcze winogrona. W ogóle winogrona w wytrawnych sałatkach są super. Fajnie przełamują, dodają trochę słodyczy. Może to trochę dziwnie brzmieć, ale polecam spróbować. Ja w lodówce też miałam otwartą kukurydzę, która została mi z robienia takosów. I znów taka konserwowa kukurydza po otwarciu może w lodówce stać tak około 3 dni. Jeśli wiesz, że w tym czasie jej nie zużyjesz, to kukurydza jest zarąbistym produktem do mrożenia. Wystarczy ją odcedzić, wysuszyć i dać do pojemniczka do zamrażarki. Potem można sobie ułamać kawałek, dorzucić do jakiegoś sosu, rozmrozić w gorącej wodzie, serio. Kukurydza mrozi się jak złoto. Dodam sobie ją do sałatki, ona też doda tutaj troszkę słodyczy. Co tu jeszcze mamy? W sumie jakby stwierdziłam, że będą mi pasować do tego jeszcze oliwki. Ich co prawda nie muszę zużyć, ale dadzą tutaj fajnego, intensywnego smaku. Więc dorzucę sobie kilka. One też będą źródłem fajnych tłuszczy. Fasolki gotowe, przecedzam. Dorzucam jako źródło białka. Teraz potrzebujemy smaczku. Bardzo prosty zestaw. Dodaję trochę soli, pieprzu, czosnku granulowanego. Ja do tego dodam sobie też wegański majonez. On też będzie źródłem tu tłuszczy. Można zamienić na jogurt roślinny. To wszystko sobie mieszam. Nice. Został mi jeszcze bajgiel taki trochę suchy. Jeśli zostały ci jakieś suche pieczywo, możesz po prostu wrzucić je do tostera albo po prostu wrzucić go na suchą patelnię i zgrzankować. A i co bym nie zapomniała, ja też codziennie przyjmuję suplementy. Takimi podstawowymi moimi suplementami jest witamina B12, witamina D i omega trójki roślinne. No i kurde, mamy naprawdę smaczną sałatkę. Resztki pozużywane. Nice. Jeśli chcesz kolejne całodniowe menu idealne na jesień, na wsparcie twojej odporności i to jeszcze bardzo taniutkie, to koniecznie zobacz ten film tutaj. Ja wcinam, dzień za wspólny dzień. I do zobaczenia już wkrótce.